bongo, 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 I don't wanna leave the bongo. Siema. Lubisz Fallouty, ale nie wiesz, co jeszcze ciekawego jest w zanadrzu i dalej nie wiesz, jaką grę wybrać, a bardzo chciałeś, ale wszystkie Fallouty już skończyłeś. Więc w dzisiejszym odcinku dowiesz się o 3 grach, które koniecznie musisz obadać i 2, na które kompletnie nie warto tracić czasu. Wasteland 2, czyli gra twórców Fallouta, pierwszych 2 Falloutów i 3, który nigdy nie został dokończony, czyli byłych pracowników Black Isle Studio. Brian Fargo, jeśli to nazwisko wam coś mówi, to koniecznie musicie sprawdzić Wasteland 2. Co w niej jest takiego niezwykłego? Po pierwsze, dużo dawka groteskowego humoru, często czarnego. No i to jest to właśnie to, co budowało klimat Falloutów. No i oczywiście ten sam styl twórców, bo to jednak w większości ci sami goście. Co prawda Chris Avellone założył swoje własne studio, współpracował z Bethesdą przy New Vegas, ale dalej, Fargo robi swoje. Więc co poza tym tam jeszcze znajdziesz? Przede wszystkim zobaczysz ogromną różnicę w grafice. Rzut jest również izometryczny, czyli widzimy go trochę z boku, ale jest pełne 3D, czyli możesz sobie ten piękny widoczek obracać cały czas dookoła, co pomaga przy znajdowaniu niektórych ciekawostek. Gra po prostu ładnie wygląda i ją naprawdę świetnie zrobili. Indeksy na mapie, wszystko co tam widać, także w trakcie walki, są świetnie pokazane. Jedno bardzo subiektywne spostrzeżenie. Klimat mnie nie wciągnął aż tak bardzo jak Fallout. Mimo wszystko jest w tym trochę mojej winy, bo spodziewałem się Fallouta w innym opakowaniu, pod inną nazwą, bez tej pięknej krypty w logo. No i tego nie dostałem, ale z drugiej strony naprawdę nie narzekam. I trzeba też przyznać jedną bardzo ważną rzecz. Questy są zrobione praktycznie tak samo dobrze jak w Falloutie. Postacie też. No i przede wszystkim, Jezus Maria, ta walka. Po prostu gra się miodnie. Jest mnóstwo różnych taktyk, którymi możesz rozwalić całe gromady przeciwników, korzystać z przeszkód terenowych, czego chcieć więcej. Jedna drobna porada. Weźcie edycję Director's Cut, bo naprawia wiele drobnych błędów, które denerwowały w podstawowej wersji, a kosztuje właściwie tyle samo. Zresztą nawet nie wiem, czy Wasteland 2 w wersji podstawowej jest jeszcze dostępny. Krajmira. Kompletnie nie. Wyobraź sobie Fallouta, ale bez Fallouta. W klimatach wschodniej Europy, co fanów Metra powinno zainteresować, ale jednak nie zainteresuje. Nad tą grą właściwie nie ma co się za bardzo rozwodzić, bo tak, grafika jest po prostu okrutnie brzydka. Lokacje to korytarzówki, questy właściwie nie i do tego jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz. Skille, umiejętności, wszystkie perki właściwie można sobie wsadzić, bo one nic nie zmieniają w rozgrywce. Nie wiem, czy do tej pory to naprawiono. Grałem w tę grę parę miesięcy temu i wtedy, gdzie gra już była długo po premierze, nie można było przejść jednej lokacji. I to nie dlatego, że ktoś tego nie umiał, czy nie wiem, boss był jakiś, którego nie da rady przejść. Po prostu gra kazała przejść przez pewien etap, co było niemożliwe, bo ta sama gra ci to uniemożliwiała. Czyli przejdź niezauważony, tylko problem był taki, że cię wszyscy zawsze widzieli. Nie polecam. Pamiętacie Mela Gibsona w takiej kultowej roli? Mad Maxa? No to jeśli tego nie wiecie, to powstała także gra. Ona ma co prawda parę ładnych lat, ale nadal wygląda świetnie, a do tego jest od bardzo dobrego studia, które stworzyło Just Cause, czyli Avalanche Studios. No i może to nie jest klimat Falloutowy, ale jednak to jest postapo, więc ma zasłużone miejsce w tym zestawieniu. Z 2 powodów. Po pierwsze, Mad Max. No tego klimatu się nie da podrobić, ale z drugiej strony jest ciężki do wykonania, a Avalanche Studios się to udało. Z drugiej strony jest też pies. Jeden spory minus dla kogoś, kto naprawdę kochał Fallouty, za ten cały system. Tutaj nie ma RPGa. To nie jest RPG sensu stricte. To są elementy RPGów, ale to nie jest RPG, to jest strzelanka. I to taka naprawdę dynamiczna. No i kolejna rzecz. Jeśli jesteś fanem Mad Maxa, to fabuła jest lekko zmieniona, no ale to jest gra, to nie jest film. Więc to musi być dostosowane do tempa rozgrywki, do tego, co się dzieje na ekranie, do tego, żeby tego gracza dłużej trzymać. To jednak nie jest 1,5 godziny, a 30, 40, 50 godzin, które ten gracz cały czas musi patrzeć w monitor. Więc nie oczekuj dokładnego przedstawienia tego, co było w filmie. No tak się nie da. Jeśli naprawdę tęsknicie za tym izometrycznym rzutem i dodatkowo taką pikselową grafiką, to bardzo spodobał wam się Underrail. To jest właściwie takie połączenie Fallouta, jeśli chodzi o system walki, a z drugiej strony Metra, bo większość dzieje się właśnie w podziemiach. Underrail, sama nazwa sugeruje, że coś jeździ tam po torach. I faktycznie te pociągi jeżdżą. Tam nawet pływają drobne promy. Tam nawet jest system jaskiń, ogromnych jaskiń, w których można znaleźć bardzo przedziwne stwory. I będzie tam wszystko to, co kochałem w Falloutie, czyli bardzo ciekawe postacie. Historia może nie jest opowiedziana tak dobrze, ale dalej jest i jest ciekawa i ma jakiś tam logiczny ciąg i nie urywa się w pół dupy nie wiadomo skąd. A dodatkowo jeszcze jest mnóstwo
mnóstwo pięknych, fajnych broni, którymi można zrobić duże kuku nieprzyjemnym ludziom i stworkom. Jest mnóstwo rzeczy, które można samodzielnie zrobić. To jest bardzo duża zaleta tej gry, bo jest system craftingu, który jest okropnie rozbudowany, ale z drugiej strony wymaga do tego odpowiednich umiejętności. Jak tych umiejętności gracz nie ma, to nic z tym nie zrobi. Ale można na przykład rozłożyć każdą prawie rzecz, którą się znajdzie na czynniki pierwsze i potem z tych czynników skorzystać w 10 różnych schematach, które są przypisane do 5 różnych umiejętności. No coś wspaniałego dla kogoś, kto to tak bardzo lubi. I jeszcze jedna ogromna zaleta tej gry jest po prostu tania. Ja sam ją wyrwałem chyba z jakiegoś bundla, gdzie za całego zapłaciłem parę dolarów, a na Steamie, jeśli się nie mylę, kosztuje około 30-40 zł. To nie jest naprawdę duża cena za grę, która przytrzyma was przy sobie na 60, może nawet więcej godzin. No dobra, poznaliście trzy gry, które naprawdę warto obadać, jeśli jesteście fanami Fallouta. I teraz kolejna rzecz, taka drobna prośba. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. Dzięki temu będę mógł robić więcej filmów i będziecie moją mordę mogli po prostu oglądać częściej. Zaczynamy od klasyka, a właściwie nowości od klasyków. Albo klasyka od nowych. Cholera wie właściwie, jak to nazwać.